COVID-19 zmienił funkcjonowanie całego świata. Niebezpiecznym wirusem zakaża się coraz więcej osób. W Polsce liczba zakażonych zbliża się do 10 tysięcy. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wiadomości. Ujawnione zostały właśnie wyniki badań, które przekazują, że osób zarażonych na COVID-19 jest więcej, niż pokazują to testy na koronawirusa. COVID-19, który pojawił się na świecie, zgodnie z oficjalnymi danymi Światowa Organizacja Zdrowia doprowadził do zakażenia 2 330 259 osób oraz do śmierci 160 917 pacjentów. Oficjalne liczby, które przekazała WHO, mogą nie oddawać tego, jak wielka jest skala epidemii naprawdę. Opublikowane zostały właśnie badania, z których wynika, że na świecie może być 50 razy więcej przypadków zakażenia COVID-19, niż podają to oficjalne statystyki. COVID-19. Liczba zakażonych może być o 50 razy większa w Stanach Zjednoczonych. W Kalifornii przeprowadzone zostały badania z wykorzystaniem testów na obecność przeciwciał. Rezultaty badań pokazały, że COVID-19 ma, albo już przeszło aż 50 razy więcej osób, niż wskazują na to oficjalne dane przekazywane przez rządy na całym świecie. Eksperci i badacze z Uniwersytetu Stanforda u 3,3 tysiąca ochotników z kalifornijskiego hrabstwa Santa Clara przeprowadzili badania na obecność przeciwciał. Dzięki testom okazało się, że COVID-19 przeszło od 2,5 do 4,1% mieszkańców. Co pokazało, że jest to liczba od 50 do 85 razy większa, niż liczna przypadków, które oficjalnie zostały zarejestrowane. Rozbieżności w liczbach zakażonych dzięki przeprowadzonym badaniom udało się ustalić, że do 1 dnia kwietnia COVID-19 przeszło 48 do 81 tysięcy. Mieszkańców, a zgodnie z oficjalnymi danymi, takich przypadków było zaledwie 956. Ośrodek, który opublikował swoje wyniki, nie jest jedynym na świecie, który przeprowadza badania, które mają pokazać, jaka jest skala epidemii i ile osób jeszcze może zakazić się COVID-19. Epidemia COVID-19 w Polsce doprowadziła do 8742 zakażeń oraz do 347 zgonów. Ze względu na sytuację w kraju związaną z koronawirusem od jutra zmieniają się zasady dotyczące obostrzeń wprowadzonych na terenie Polski. Kropka WP.